Cześć, witajcie moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jam, to jest Ewosz, a to jest kolejny odcinek z F1. F1 2020 w odsłonie Codemasters na 20. wyścigu w tym sezonie. Ja wiem, My Team jest długą serią. W sensie, ja przynajmniej chcę zagrać 3 sezony, więc tych epizodów będzie dużo. No, ale trzeba się rozwijać, trzeba atakować różne rzeczy. Więc teraz mamy punkty BIR przeznaczone na oszczędzanie. Mamy jeszcze tylko dwie rzeczy tutaj do zrobienia, jakby w sensie rozwojowym. Tutaj nie zrobię nic sensownego, bo mam wszędzie za mało tych punktów śmiesznych. No nic, nieważne. Moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób, że gonimy Charlesa Leclerca, w ogóle śmiesznie wyglądają nasze flagi. Odwrócona jedna i druga. Nigdy w Rii, Nicolas Latifi są jedyni kierowcy, którzy nie zdobyli w tym sezonie jeszcze punktów. Wielka, wielka szkoda. A ja was zapraszam na okrążenie kwalifikacyjne tor Autodrom Hermos Rodriguez w Meksyku. For tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who will be fronting the grid. Hamilton, Verstappen, and Valtteri Bottas. Well, that wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. Here we go then. It's time to race in Mexico City, a place which gave Honda their first ever victory back in 1965. American Richie Ginther won from third on the grid. And what of the Honda-powered cars this year? Well, Red Bull have been going strong here in recent seasons, so can they keep that record going today? We're a long way above sea level here in Mexico today, which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6-mile lap. 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour, and watch out for potential overtaking into turns 1 and 4. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. So, let's briefly discuss Lewis Hamilton. There's a real chance they could win the title today. So how do you think they'll handle the pressure? I think as long as they keep their mind on the task and not its historical significance, they'll be just fine. This is a race just like any other. You do the best you can and accept that sometimes things are going to happen outside of your control. If they can approach today with that attitude, the pressure shouldn't be a problem. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Moving on to the rest of the grid,
We have Vettel, Albon, Ellis, and Sainz, Leclerc, Perez, Kvyat, and Lance Stroll, Ricciardo, Verstappen, Lando Norris, and Gasly, Ocon, Magnussen, Antonio Giovinazzi, and Kimi Raikkonen. De Vries, Russell, Latifi, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? Okay, there's a good chance you can finish in a point scoring position today. Good luck. Ja na tym torze liczę na wysokie miejsce i dobre punkty. Powiem, dobrze się tu czuję, kręciłem bardzo dobre czasy. Sesja średnio mi wyszła, natomiast myślę, że będzie ok. Zróbmy sobie 18,5 okrążenia. Zakwalifikowałem się oczywiście do Q2, więc do Q3, przepraszam. Więc muszę jechać na tych oponach, na które mam założone. No i cóż, have fun and good race. Ja spadam na okrążenie formujące, a was zapraszam na start wyścigu. Dobra, my już kierujemy się na pola startowe. Na pola startowe, przed nami Albon, za nami Sainz. My jedziemy po top. Kwiat, Stroll. Ja się skupiam, zaraz zapali się 5 czerwonych lampek. Bardzo długi to jest dojazd do pierwszego zakrętu. Ja już przejdziemy Vettela. Oj, tu w bok z Lewisem Hamiltonem. Ale wychodzę z tego pojedynku zwycięsko i lideruję w wyścigu o Grand Prix Meksyku. Spokojnie, bo to jest bardzo, bardzo długi, zdradziecki wyścig. That's a decent start. Good job. I mówisz, kurwa, przyzwoitym starcie, Jeff. Jednak moc Mercedes, jednostki napędowej Mercedesa tutaj daje sobie we znaki. Totalnie przyjechałem ten sektor. Fatalnie. Dobra, spokojnie. Bez nawet RS-u się wcale nie... Oddalam turbo. Hamilton się nie oddala oczywiście. Hamilton jak to defensywnie. No wyjście nam rzuciło, naprawdę miotło nam jak szatan. Kurde. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. No, jestem pomiędzy jednym Mercedesem a drugim. Więc to jest mega, mega straszne.
Hamilton bardzo wolno jedzie. No ja jako jedyny z czołgiem tej DRS. Jak on tutaj defensywnie jedzie. Obecnie już siedmiokrotny mistrz świata oczywiście. Żeby się opony miękkie już poddawały. Nie przeszczędziłem Erstu. Okay, keep on him. He might make a mistake. Wywieziony Valtteri Bottas. W tej sytuacji to Lewis Hamilton jest chyba mistrzem świata. Kurde no. Powiem wam, że giga fajna sytuacja. Mnie wypluło z tego zakrętu. Jeszcze dwa okrążenia. Ja już tu mam problemy na tych miękkich oponach. 40% zużycia. No, Jeff, nie wiem, czy to one są takie... style looking good. Expecting rain in around 10 to 15 minutes. Co? Jaki deszcz? Halo. Make use of the overtake button and see what you can do. Our gap to the car in front is 2.8 seconds. Wyprzedziliśmy Hamiltona. We're leading our teammate by 7.2 seconds. Ale jesteśmy przed za Vettelem.
defined as boxed for the mediums, car behind on the medium tyre. Widzę cała kawalkada. Bierzem za Leclerkiem, za... Kurde, Leclercowi założyli twarde opony. No i się tunelujemy za Charlesem. Chyba, że jesteśmy P4. Kurde, wykluczyłem najlepsze okrążenie. Is up in first place. Kurde, nie było dawno samochodu bezpieczeństwa. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Dry seem like the fastest tire at the moment. To the car ahead is 2.7 seconds. Kurde, no nie, nie. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Czas, jeszcze widzę, tam złapał na DRS ze mną. Dobrze, spokojnie tutaj. Raczej... W moim przypadku chodzi o spokojną jazdę. Spokojnie, gońmy.
Oni walczą, ale ja na tym korzystam. There's 5 laps of fuel remaining. Dojechał do tej dwójki. Fucking shit. Ale mi tutaj zrzuciło na wyjściu. Zapałem się na DRS oczywiście. To jest zdecydowanie z daleko, żeby w ogóle przymierzać się do ataku na Alexa Albona. Okay, we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a loss of power. Przecież to jest zakręt. Some minor damage. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Okej, okay, tam jest żółta flaga. Czy będzie samochód bezpieczeństwa? Take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Żółta flaga. No nie jestem w stanie utrzymać tempa. Tam już widzę, Ricardo mi stąpił po piętach. Spokojnie, spokojnie. Daj bomb. Ach, tam zanurkowała prosto pod nosek danej Ricardo. Daniel musiał tam znać swoje miejsce w szeregu, niestety. No i na jednego lapa zostało mi w ogóle kółka, no. Ale osoba tam średnio ogarnia, co się dzieje.
Ja już tutaj w ogóle kompletnie nie trzymam linii. Ja pierdyka. O Boże. Mamy P3. Kuźwa, P3, trzecie podium. Jak ja w to nie wierzę, nie? To tu się właśnie odpędzlowało. Aż się cały spociłem. Naprawdę. P3 w Meksyku, z P5. Masakra. Wygrywa Bottas przed Vettelem i Karpińskim. Ja byte. Trzecie nasze podium. Już. My ten tak delikatnie, spokojnie. Vettel tam się raduje z Walterim Bottasem. Tutaj punkty nieistotne. It's time to see how this result affects the drivers' championship. After today's performance, Valtteri Bottas secures the championship lead. After an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? Daniel Ricciardo certainly impressed me today. Ricciardo z 11 na 5 to rzeczywiście jest dość spory skok. They managed to secure the constructors' title. An incredible performance. 19 przyjechał, 19 startował, 19 dojechał. Szkoda troszeczkę. Zobaczmy, jak wyglądają rankingi. Valtteri Bottas jeszcze nie ma tytułu mistrza świata. Wow. Punkt straty. No to się będą chłopaki pizgali naprawdę solidnie. Ja z kolei mam 161 punktów. Vettel ma 155. Czyli no, awansowałem to dość srogo. Ale mam jedynie 6 punktów przewagi nad Sebastianem Vettelem. To będzie mega trudne i to jest zadanie na te najbliższe dwa wyścigi, czyli Brazylię oraz Abu Dhabi. Jeśli chodzi o klasyfikację konstruktorów, no to tutaj oczywiście mamy Mercedes mistrz świata, drugie miejsce Red Bull, trzecie Ferrari. My się bijemy z Racing Punk o czwarte miejsce, bo tak naprawdę tylko my się w tym momencie liczymy. Chociaż w sumie zaraz my to policzymy, czekajcie. Czekajcie, za pierwsze miejsce jest 25 punktów. Mamy dwa wyścigi, tak? Czyli 50, wróć. Za drugie miejsce jest 18. 18 razy 2, 36 plus 50, to jest 96 punktów. Nie no, tutaj 161 minus 123 to 161. Minus 123, to jest 38 punktów różnicy. No jeszcze nie mamy zapewnionego czwartego miejsca w klasyfikacji generalnej. No ale zobaczymy, co przyniesie wyścig w Brazylii. Szkoda De Vries trochę. Tak, trzeba naprzód wygrać. Fenomenalny, pompujmy samochód. Tak, powiedzmy.
Ja bym ci... Nie chcę tego komentować. Nie uważam, żeby to nie był uczciwy wyścig. Znaczy strategia tutaj zrobiła swoje tak naprawdę. Też w moim wypadku. Wygrywamy rywalizację z Carlosem Sainzem. Trzynasty poziom uznania zespołu jest. 12 mój 6-8 Nika De Vries. Świetnie, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o pieniążki, 787 tysięcy. Dedukcja uszkodzeń. Trochę się De Vries poobijał. Proszę bardzo. Dwa wyścigi. Brazylia i Abu Dhabi. O tym już wspominałem. To nam zostało do końca sezonu. Pierwszego sezonu Formuły 1. Wow, mamy 5 milionów. Chyba tutaj impreza z okazji podium. Niech się chłopaki pobawią. Integracja zespołu. Integracja z... Aha, mogę tylko jedną integrację zespołu zrobić. Okej. Okay. Reklamę. I trening siłowy. Mamy trochę punktów BIR i przydałoby to się w coś dupnąć. Top chcę. To chcę zainstalować. I chcę teraz ruszyć z tymi dwoma rzeczami. Na pewno. To. I więcej nie mogę. O mój Boże. A właśnie jak wyglądają w ogóle moje. No tutaj jest. W ten sposób, tutaj tak. Okej. Okay. Sekcje. Czy ja bym chciał coś umodernizować? Symulator. W niewielkim stopniu tempo tego chłopa by to zwiększyło. No ja bym się nie obraził no, tak naprawdę. I zbierajmy pieniądze, bo nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja dalej. Tutaj trzeba po prostu liczyć każdy dolar, no ale te 3,5 miliona, czy tam 3,200, no 4,300 w tym momencie to. Our new parts have been completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. Mogą nam rzeczywiście tutaj, myślę, że dość mocno pomóc. Czy ja na przykład mam jakieś nie, wszędzie mam tutaj jeszcze mało zasobów, tak? No niestety. No cóż, nic na to nie poradzimy. W tym momencie jakby jeszcze zobaczymy sobie poszczególne parcy. Jeśli jednostka spalinowa powinna wytrzymać jeszcze te dwa wyścigi. Tak nie jest źle w sumie. Silnik kinetyczny sobie wymienił na ten, bo jest mniej zużyty. Ten też. Ten zostawił. Oczywiście kurzu sprężarkę na tą. I elektronikę sterującą zmienił na tą. Na drugą. Dlatego, że jakby to jest typowo wyścig siłowy, więc tutaj będzie kluczowe to. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, to jakoś tam specjalnie awarii nie było. Ona ma wytrzymać 6 wyścigów, ma 6 kolejnych 6 weekendów wyścigowych i jakby tutaj z tym większego problemu nie ma. Jeśli chodzi o zużycie nominalne, to zamontaż nowej skrzyni. Ja nie chcę nowej. Tutaj mam zużycie 40. 43, to jest 34, to jest 54, to jest 21, także nie jest jakaś tam wielka tragedia, jeśli chodzi o zużycie tej treningowej, to pierwsza to jest 65, druga jest 20 tam coś procent, więc też jakoś tam turbo wielkiej rzeczy nie ma. Co ja tu sobie odblokowałem? I rękawiczki. Glowsy takie. No cóż, jeszcze zobaczmy sobie, słuchajcie, na mój profil. Czy ja mogę coś sobie zainwestować?
Wpływ zasobów. O, to bym chciał sobie zainwestować. I na pewno mapowanie silnika. Trochę zainwestowałem w siebie, trochę w Nika de Vries, więc jest całkiem ok. Jakby tutaj jest też. Mega, mega to fajne. Ja bym chciał utrzymać Nika de Vries w tym sezonie, na przyszły sezon, przynajmniej tą pierwszą część, ale zobaczymy, jak się sytuacja. Sytuacja tak naprawdę w tym momencie. W tym momencie potoczy. No cóż, to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.